Dzisiejszy odcinek będzie o tym. I teoretycznie mógłbym trochę pomachać licznikiem Geigera, pokazać, że to coś jest radioaktywne, ale uważam, że ta rzecz jako wynalazek i pewien przełom w dziejach należy na dłuższy odcinek, także zapraszam do oglądania. W XIX wieku oświetlenie gazowe było normą, nie używano wtedy w ogóle prądu do oświetlania ulic czy domów, a lamp gazowych. Lampy gazowe polegały na tym, że zasilane były oczywiście gazem, który spalał się emitując światło. W 1882 roku w Nowym Jorku Edison, myślę, że tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać, zaprezentował hurtowo działające elektryczne żarówki. Wtedy to po raz pierwszy opinia publiczna, tacy zwykli ludzie, mogli zetknąć się z wizją, która dzisiaj jest praktycznie normą, czyli świat, który będzie oświetlany elektrycznością oraz żarówkami, a nie wyłącznie gazem. I mimo tego, iż żarówki w tamtych czasach już powoli zaczynały istnieć, to były mocno niedoskonałe technicznie i szybko się zużywały. Pomimo tego, że ich światło było nieco jaśniejsze od tych z lamp gazowych, to na dłuższą metę po prostu nie opłacało się ich używać. Na nieszczęście dla Edisona, kilka lat po jego pokazie, Karl Auer von Welsbach, wykorzystując swoją wiedzę na temat chemii, stworzył pewne ulepszenie istniejących wtedy lamp gazowych. Ulepszeniem tym była specjalnie przygotowana wcześniej jedwabna koszulka żarowa nasączona solami toru i ceru. Nie dość, że była trudnopalna, to jednocześnie dawała w odpowiednich warunkach cieplnych bardzo jasne, białe światło, a ta koszulka to właśnie temat dzisiejszego filmiku. Wynalazek Auera okazał się być rewolucją na rynku oświetleniowym już w 1885 roku, czyli zaledwie 3 lata po pokazie Edisona. To zarówno na skalę przemysłową, jak i indywidualną. Pomimo, że minęło 200 lat od tamtych czasów, koszulki te używa się do dzisiaj w lampach gazowych turystycznych. Jednak, jak to z wynalazkami działającymi dzięki promieniowaniu, bywa, że jest jedno ale. Po okresie zimnej wojny wszystko, co związane z promieniowaniem, co wykorzystywało w sobie pierwiastki promieniotwórcze, okazało się być straszne, szkodliwe, złe i niebezpieczne dla ludzi. W końcu tor, używany w siateczkach Auera, był również paliwem jądrowym reaktorów. Współczesne produkty, właśnie typu koszulka żarowa, już nie zawierają tych produktów. A jak wiecie z moich poprzednich filmików, dąży się do tego, aby wszystkie otaczające nas przedmioty nie zawierały żadnych radioaktywnych substancji. Jako że ostatnie siateczki z użyciem toru opuściły swoje fabryki w okolicach 2000 roku, na wielu opakowaniach współczesnych siatek żarowych zamieszczona jest specjalna informacja o ekologii i braku radiacji produktu. Taka przekreślona koniczynka. Zaledwie rok po tym, jak koszulka żarowa Auera okazała się być rewolucją na skalę przemysłową, Edison przekonał pewnych wpływowych ludzi z zasobnym portfelem, aby stworzyć Edison Electric Light Company, które w 1911 roku zostało połączone z innymi firmami działającymi w branży elektrycznej, tworząc jedną wielką kapitałową spółkę General Electric. To właśnie przedsiębiorstwo Edisona jako pierwsze zbudowało pierwszą na świecie elektrownię oraz pierwszy elektryczny miejski system oświetleniowy. Czyli jak widać, gaz oraz wynalazek Auera dość długo jeszcze stał na podium. Teraz może powiem nieco o powodzie całego zamieszania, czyli o torze. Tor to radioaktywny pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców. Nazwa pochodzi od imienia jednego z nordyckich bogów, czyli właśnie Tora, którego pewnie każdy kojarzy z Avengersów lub innych tego typu filmów. Skąd ta nazwa? No najpewniej dzięki temu, że odkrywca pochodził właśnie ze Szwecji. Tor został odkryty w 1829 roku przez szwedzkiego chemika Jansa Jakoba Becheliusa. No jakkolwiek czyta się jego nazwisko, szacunek dla tego pana. Tor jest w miarę specyficzny i zawiera swoje rzadkie właściwości, dlatego nie został całkowicie wycofany z użycia aż po dziś dzień. Ponieważ zwiększa on wytrzymałość metali na topnienie, używa się go m.in. w elektrodach spawalniczych. Tlenku toru używa się w uszlachetnieniu soczewek wysokiej jakości, takich obiektywów np. fotograficznych. Z powodu swoich radioaktywnych właściwości można go stosować również w reaktorach jądrowych jako paliwo zamiast uranu albo plutonu. Ogólnie jako paliwo jądrowe jest znacznie lepszym kandydatem od uranu, ponieważ występuje kilkukrotnie częściej w skorupie ziemskiej, a jako że ma swoje te specyficzne właściwości, może ulec zużyciu w reaktorze niemal w całości, co w odróżnieniu od uranu powoduje praktycznie brak odpadów. A oprócz tego, że opinia publiczna boi się po Czarnobylu i Fukushimie właśnie takich elektrowni atomowych, to składowanie tych radioaktywnych odpadów budzi największe kontrowersje. No a sam tor, jako pierwiastek, rozpada się poprzez rozpad alfa i beta, w zależności od jego izotopu. Słychać to dobrze, gdy w zasięgu promieniowania z koszulki Auera znajdzie się licznik Geigera bez klapki blokującej ten typ promieniowania.
No i teraz, gdy już znacie całą teorię, historię, możemy przejść do części pomiarowej. Cena 2,50, sztuk 1, data produkcji sierpień 79. Mamy tutaj informację o tym, że to była siateczka do turystycznych lamp, Warszawa. I teraz, jak się prezentuje samo promieniowanie. Zobaczmy więc to, po co wszyscy tutaj przyszli, a więc jak promieniuje ten przedmiot. Mamy oczywiście zdjętą z tyłu klatkę, jako że mierzymy teraz głównie promieniowanie beta. Jak widać, promieniowanie ładnie sięga powyżej 25 mikrosiewertów na godzinę i dochodzi do 30 i więcej. No i teraz pytanie. Siateczki z torem, a raczej sam tor w siateczkach, przestano produkować w okolicach lata 2000. Natomiast szkło uranowe znacznie wcześniej przestano produkować, bo zawiera uran. I teraz jak promieniuje szkło uranowe? Chyba widać różnicę dziesięciokrotnej, praktycznie mniejszej emisji promieniowania beta. No i teraz pytanie, co było bardziej groźne? Uran zamknięty w szkle, który praktycznie nigdy zagraża, czy tor zamknięty w siateczkach, które może pylić, można go wdychać i niektórzy mogą używać to jako serwetek, bo trochę przypomina. No nie wiem, według mnie głupo to było zabronienie stosowania uranu w szkle, a przecież toru używamy po dziś dzień, na przykład w elektrodach spawalniczych, tylko że w elektrodach jest tego znacznie, znacznie mniej. Dwa mikrosiewerty na godzinę przy dobrych wiatrach. No, akurat zawiało. Ogólnie cały dzisiejszy odcinek powstał dzięki Adamowi, dzięki Adam, za przysłanie tej siateczki. Historyczny wstęp to niejako inspiracja jednym z filmów z kanału RS Elektronika, na który także również zapraszam. Są to naprawdę ciekawe materiały, nawet jeżeli się w ogóle tym nie interesujecie, to koleś opowiada tak, że może nawet zaczniecie. Same zdjęcia użyte w tym filmie pochodzą z Google Grafiki, a film prezentujący działanie lamp gazowych pochodzi z kanału, którego nazwy w sumie nie umiem wymówić, ale do którego link znajdziecie w odnośniku i opisie kanału. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu ten film był ciekawy, przyczynił się do poszerzenia waszej wiedzy w jakimkolwiek kierunku. Także trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie. Cześć.